pierwsza pomoc. Dzisiaj jest z nami Ariel, ratownik medyczny, który powie nam, co zrobić, kiedy się skaleczymy. Dzieciaki, kiedykolwiek się skaleczyliście? Tak. To Ariel, wytłumacz nam, co zrobić. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Pierwsza rzecz, przestać krzyczeć i panikować. Naprawdę. Najgorzej. Najtrudniej. To najtrudniej. Kolejna rzecz, jeżeli to my się skaleczyliśmy, to po prostu, jeżeli jest to palec, po prostu go przytrzymajmy. Mocno. W tym momencie przestanie krwawić. Jeżeli się skaleczyliśmy nożem, trochę zaboli, ale przytrzymaj. Krok numer dwa, podejdź do kranu z wodą i po prostu to miejsce przemyj. Zwykłą wodą. W zupełności wystarczy. Ale wtedy i tak ta krew leci. Leci, ale musimy zanim tą ranę zabezpieczymy, ją troszeczkę przemyć, żeby była higieniczna. Okay. Krok numer trzy, zaciśnij jeszcze raz mocno i poszukaj plastra. Plastry są na ogół w apteczkach, są różne, są gotowe, takie odklejane, są też takie plastry, które są do cięcia. Ja osobiście powiem szczerze, że najbardziej właśnie te do cięcia lubię. Dlaczego? Dlatego, że z takiego plastra możemy wyciąć motylka, który będzie świetnie lądował na naszym palcu. A jak to wygląda? Słuchajcie, to bardzo prosta rzecz. Potrzebujemy dwóch rzeczy. Plastra, który jest do wycinania i nożyczek. Tutaj sobie go troszeczkę zmniejszymy, bo paluszek nie będzie aż taki duży, więc wycinamy sobie połóweczkę. Mój talent artystyczny jest średni, wy na pewno zrobilibyście to lepiej i dzieci też. Wycinamy motylka. Ciach. Czyli ciach. Dwa trójkąty. Mamy motylka. Potrzebuję ochotnika z palcem. Super, mamy palce. Słuchajcie, odklejamy z jednej strony motylka i z drugiej strony motylka. Motylek jest już gotowy do tego, żeby wylądować na palcu. Bierzemy skaleczony paluszek, przykładamy motylka. Zawijamy jedno skrzydełko, zawijamy drugie skrzydełko, zamyka się motylek z jednej i z drugiej strony. I palec zabezpieczony. Druga rzecz. Lubicie jeździć na wrotkach, rolkach i rowerach? Tak. Kto nie lubi? Często kaleczymy sobie łokieć albo kolano, to nie? Przyklejenie w tym miejscu plastra jest dość trudne, bo on na ogół odpada. Znowu bierzemy kawałek dużego plastra, nacinamy z jednej strony. Czyli robimy taką trawę jak... Taką drabinkę. Okay. Albo trawę, tak? Mamy wszystko luźne, można. Odklejamy z jednej strony. Odklejamy z drugiej strony. Potrzebuję odważny łokieć. Zegniesz łokieć? Odważny. Przyklejamy, słuchajcie, do łokcia. Super. Poruszaj łokciem. I nie odpada. Okay. Abrakadabra. To, na co chciałbym wam mocno zwrócić uwagę. Jeżeli zajmujemy się kimś obcym i jest krew, to musimy myśleć o swoim bezpieczeństwie. Moje bezpieczeństwo to bardzo prosty gadżet, czyli... Rękawiczki. Słuchajcie, gorąco was proszę, żebyście, jeżeli udzielacie pomocy komuś obcemu i jest krew, zawsze myśleli o swoim bezpieczeństwie i używali rękawiczek. Jak nie mamy, to spróbujmy je znaleźć. Ewentualnie dajmy komuś gazę, żeby przyłożył sobie sam i trzymał do czasu, aż nie zorganizujemy rękawiczek. A dlaczego? Musimy myśleć o bezpieczeństwie i o chorobach, które niestety ktoś może przenieść. Możecie mieć rękawiczki zawsze przy sobie. Wystarczy żółte jajko niespodzianka, do niego wkładacie rękawiczki, wrzucacie do plecaka, tornistra, nerki, co macie zawsze przy sobie i tym sposobem nie wychodzicie z domu bez rękawiczek. Czyli jesteście gotowi na każdą ewentualność. Warto o tym pomyśleć, warto pamiętać. Co robimy w momencie, kiedy tylko lekko się skaleczymy? Przyciskamy i przemywamy. Przyciskamy. Przemywamy i przyklejamy plaster. A jak przyklejamy plaster? Co z niego robimy? Motylka. Okej, a co w przypadku łokcia? Trawkę. Tak. Okej. I teraz jak wszyscy wrócą do domu, to co pakują do plecaka? Rękawiczki. Super. Fantastycznie. Dziękujemy ci bardzo, Ariel. I mamy nadzieję, że wy teraz już będziecie wiedzieć, co robić w momencie, kiedy ktoś się skaleczy albo wy sami się skaleczycie.